70 lat temu, 1 lutego 1944 roku, żołnierze polskiego podziemia wykonali wyrok na Francu Kutscherze, szefie SS w dystrykcie warszawskim. Kutschera zjawił się w Warszawie 4 miesiące wcześniej i zaprowadził ostry terror. W publicznych egzekucjach i w katowniach gestapo na Szucha w tym czasie zginęło około 5 tysięcy ludzi. To dawało 40 osób dziennie. Więc w listopadzie 1943 roku kierownictwo walki podziemnej podjęło decyzję o likwidacji Kutschery. Ale zanim to nastąpiło, przez cały miesiąc, przez styczeń, w styczniu 1944 roku, śledziły go trzy drobne, kruche, niepozorne dziewczyny, które codziennie w Alejach Ujazdowskich obserwowały go z ukrycia. Były to Hanka, Dewajtis i Kama, o których opowiadamy w najbliższym wydaniu tygodnika Ale Historia, dodatku do Gazety Wyborczej. Zapraszam do lektury.